Słuchajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale. Słuchajcie, zrobił się mały wypadek w tym gołębniku. To jest ogólnie mój gołębnik, który mam wszystkie gołębie. Ustę mam w tamtej klasy, którą wam pokazywałem. Słuchajcie, zdarzył się mega niefajny wypadek. No to słuchajcie, do gołębnika weszł mi kot. Tak na pierwsze parę minut, na które tutaj weszłem, wszedłem do gołębnika. Widać, że nic, że ten gołąb po prostu nie został zagryziony, ale po prostu, no nie wiem, no ten kot raczej by nic z gołębiem nie zrobił, ale po prostu nie wiem, jak on tutaj weszedł. Gołębie są tak przestraszone, że tylko widzicie te kilka, które są w gołębniku. No są w tym gołębniku. Reszta jest na dworze. Nie wiem, czy mi wejdą w ogóle dzisiaj. Szczerze to wątpię. A szkoda. Dzisiaj go nie sprzątałem w gołębniku. Jakoś mi się udało to ten gołębnik ogarnąć. No i właśnie była przez jakiś czas zamknięta klapa, żeby te gołębie nie powchodziły. Słyszę, że jakiś kolejny gołąb na klapę przyleciał. Miejmy nadzieję, że te gołębie tutaj wrócą do tego gołębnika z powrotem. Niestety nie wiem, w jakim czasie. Mam tutaj też parę gołębi, kurde, z lotów, które do mnie przyleciały i tak latają z moimi gołębiami. I one nie są w stanie wam powiedzieć, czy one po prostu wrócą. No ale okej. Jeśli chodzi o gołębie z tych lotów, większość osób sądzi, że kurczę, złapałeś gołębia z lotów i po prostu go przetrzymujesz. No nieprawda, bo u mnie gołębie obce właśnie właściwie. Naprawdę teraz zamknięte mam tylko dwa. Ale też słuchajcie, mam zamiar jutro, myślę, że wypuścić, o ile dobrze pójdzie. Jutro je wypuścić, pojutrze. Żeby sobie po prostu latały z moimi gołębiami, albo po prostu wrócił do domu. Ja tego gołębi nie przetrzymuję, tutaj mam porobione boksy, ale ten słuchajcie był na gołębie, słuchajcie, które dostałem. Ten też był na gołębie, które dostałem. Nie, sorry. Tutaj trzymałem obce te gołębie, co dostałem. Najpierw były tutaj, więc sobie im zrobiłem po prostu ten boks. Później dałem tam. A tutaj też były gołębie, które dostałem. Tam był chyba płowy z białą samicą. Ten płowy z tą białą samicą, które mam tam w klasce. Ogólnie u mnie wszystkie gołębie mają różowy albo niebieski znacznik, albo różowy niebieski. Także ten się do moich gołębi, słuchajcie, przypałętał. Nie wiem, czy jeszcze jak widać, ma taki pomarańczowy znacznik. Tego gołębia mam od tamtego roku, on do mnie przyleciał i tak u mnie został. Słuchajcie, słabe jest, bo mówię, gołębie na razie nie wlatują. A jest, nie wiem, z 21? Nie no, bez przesady, jest gdzieś 19. 19 coś. Także, no nie mam mojej szymelki. Czarnego samca nie ma z 2018 roku. Szymelka jest z 2016 roku. Także mówię, nadal nie wiem, jak ona się tutaj dostała. Ogólnie tutaj była jak na tamtym kanale, słuchajcie, bo tutaj ogólnie była szyba. Ta szyba wyleciała. Kawałek szyby. I tutaj dałem takie deski po prostu, ale widać już, że to nie działa. Więc będę chciał ogólnie tą szybę całą tak jakby rozbić, wyciągnąć ją i tam dać całkiem deski, żeby po prostu nic mi do tego gołębnika nie weszło. Nie, jest szymelka. Nie zauważyłem jej. Jest szymelka? Jest szymelka z czarnym samcem. A widzicie, nie zauważyłem jej, bo one tam zawsze siedzą obok. Tak ogólnie mam taką miskę lęgową. Też rzadko gołębie, powiem wam, że rzadko u mnie gołębie robią gniazda na miskach, bardziej gdzieś tak na podłodze. Na przykład tutaj były gniazdo, tutaj było gniazdo
Tu chyba, tu też było gniazdo, tam było gniazdo i to też było gniazdo. Tu było, tam nie było, tam tych też chyba nie było. Tu było. Także, no słuchajcie. Tak ogólnie jest lipa, że akurat nagrywam to w takim momencie, ale słuchajcie, napadł na moje gołębie dosłownie. Ja przyszłem zobaczyć, bo już wiedziałem, że to się nie tak, bo gołębie były na dachu, poszedłem zobaczyć, co jest nie tak i po prostu zauważyłem tego kota. No i co mogłem zrobić? Oczywiście wziąłem tego kota z tego gołębika. Ale nadal nie wiem, jak on tutaj weszedł, bo za bardzo nie ma miejsca, żeby wejść. Chociaż musi jakoś przycisnąć przez tamtą szczelinę. Chociaż chodźcie, dowód na to, że jednak warto mieć bardzo szczelne gołębniki. Dobra, słuchajcie. Dobra, już widać, że jakiś gołąb się pcha tutaj do gniazda. Ogólnie wcześniej jeszcze było gorzej, bo to już taki drugi raz. Wcześniej to jeszcze jajka miałem. Jajka i młode, ale na szczęście nic się tym jajkom i młodym nie stało. Chociaż straciłem bardzo ładną samicę, po której mam teraz ogólnie młodego. Ogólnie to się stało tak, że chciałem zamknąć gołębnik i samica mi podleciała pod klapę, nie? I po prostu no zginęła, za parę minut zginęła po prostu. Bo mi podeszła po prostu pod klapę, ale na szczęście mam po niej młodego, także ten gołąb, a to jest ten, dobra. Także mam po niej młodego, z takiego szymla. Samica też była szymel, 2017 rocznik. Się sparowała z takim czarnym samcem, którego nie mam. Z samcem się ogólnie stało tak, że po prostu no leżał na klapie sztywny, zdechł, nie wiem, co się w ogóle z nim stało. Może się czymś zakrztusił, nie wiem, nie mam pojęcia. No miejmy nadzieję, że dzisiaj jeszcze tego gołębia, chociaż jeszcze kilka wejdzie do tego gołemika. Ogólnie mam wyniesiony karmik na grill i poidła, dlatego że sprzątałem po prostu karmik i poidła. Wyczyściłem. Dobra, słuchajcie. To by było chyba na tyle. Oczywiście. Dzisiaj jest sobota, więc w niedzielę jeszcze nagram drugi odcinek, albo po prostu już to będzie ten sam, a po prostu z 2 dni. Także ogólnie miałem wam nagrać wcześniej, ale miałem mały problem z baterią. Dobra, słuchajcie, ogólnie mi się wydaje, że powoli gołębie będą wchodziły, jak tego kota tutaj nie ma. Także miejmy nadzieję, że tego ja po prostu powchodzą. Dobra. Ogólnie sorry za taką słabą jakość, ale po prostu w nocy się słabo nagrywa. A te zbliżeniami to jest całkiem masakra. Muszę sobie ogólnie jakiś aparat kupić albo coś takiego. Jakiś, wiecie, jakiś aparat albo coś takiego. Ogólnie zauważyłem, że chyba jest jakiś inny gołąb. No, nie, dobra, to mój, dobra. Bo nie zauważyłem obrączki, tylko widziałem znacznik i po prostu numery telefonu, ale to akurat mój gołąb. Dobra, słuchajcie, ogólnie chcę, żeby te gołębie powchodziły, więc robię cięcie. I albo się widzimy jutro, szczególnie się pożegnam, tak jak robiłem zawsze na odcinkach. I albo jeszcze się zobaczymy jutro w niedzielę. Czyli po prostu będzie odcinek z 2 dni, albo po prostu będzie tylko odcinek dzisiaj i w niedzielę. Także widzimy się w niedzielę w kolejnym odcinku chyba. Także słuchajcie, to na dzisiaj by było wszystko. Także ja się z wami żegnam. Cześć.
Dobra, witam na wschodzie w niedzielę. Jak mówiłem, tak właśnie chciałem zrobić, żeby był odcinek z 2 dni. Taki mam wschodzie karmik. Pojdełka berlińskie. Mam jeszcze karmik na grid. Także wam też pokażę. Ale na razie gridu nie będę dawał. Bo ten co wcześniej miał gołębek jeszcze im na dworze nasypałem taki karmik. Na dworze im nasypałem, wysypałem w sumie na grid, który miały. To moje, ja pamiętam, był węgiel drzewny, gdzie węglu drzewnego, gdzie muszelek i jeszcze jakiś jeden był, ale nie pamiętam jak on się nazywał. Pieszajcie wodę z octem jabłkowym. Także nalejmy tą wodę z octem. Kurczę, ogólnie miałem taki statyw fajny, ale mi się zepsuł. Boksy na razie puste, ale myślę, że dzisiaj już przełożę tutaj te gołębie. Bo jak mówię, chciałem posprzątać też w boksach. Tym jednym nie posprzątałem. Tym, o tam gdzie jest to pudełeczko. Dlatego nie posprzątałem, że po prostu tam jest siatka metalowa, nie? I to tak za bardzo się dało posprzątać. Dobra, słuchajcie, wlejmy to. Dobra, to wystarczy. Jeszcze trochę do drugiego poidła, żeby dwóch miały. Dobra, trzyma się to. No powiedzmy. Dobra, tutaj drugie poidełko. Ogólnie nie wiem gdzie jest 8:15. Kurczę, problem mam z otworzeniem tego poidła. Wcześniej miałem to co mam tam u tych gołębi spodowych. Tutaj miałem w gołębiku. Także tutaj widzicie nalana woda. Teraz zakręty muszę poszukać. Dobra, słuchajcie, ja zrobię jeszcze krótkie cięcie. Także dobra, słuchajcie, ja jeszcze pójdę, słuchajcie, po jedzenie do głębi. Ja wsypię w karnik. Słuchajcie, karma nasypana. Teraz wam pokażę jaka to jest karma. Dobra, słuchajcie, także mam tutaj taką karmę. Ogólnie jeszcze od poniedziałku będę mi dawał witaminy do jedzenia. Teraz wam pokażę jakie. Także poczekajcie chwilę. Taki witamin im będę podawał. To są drożdże piwne, słuchajcie. I będę podawał jeszcze znaczy też drożdże piwne. Ale słuchajcie, tutaj nie mam przy gołębniku akurat. Te drożdże piwne mam tam schowane w innym miejscu, no bo to ogólnie te drożdże piwne trzeba przytrzymać w zimnym miejscu. Także tam jest takie małe wiadereczko. I też tam, słuchajcie, drożdże piwne, także nie wiem czy nie być z gołębika, żeby to po prostu gołębie tutaj powchodziły.
O, już słyszę. Po dachu chodzą. Mól nie słychać dzisiaj w ogóle, znaczy wczoraj nie zamykałem klapy, dlatego że gołębie nie powchodziły. Dużo było na dachu, przez na akcję z kotem. Także nie wiem, słuchajcie, czy nie po prostu nie zrobić cięcia i po prostu pokażę wam już tego gołębia. Tutaj pochodzą do gołębika, też kilka będą miodły. Także słuchajcie, ja zrobię cięcie. Dobra, słuchajcie, jak widziałem to gołębie, no powchodziło mi do tego gołębika, ale jak weszłem, to się wystraszyły. Dobra, słuchajcie, to nie ma co nagrywać. Nagram wam jeszcze jutro jakiś odcinek. Także to chyba na dzisiaj by było wszystko. No bo no nie ma tej gołębi. Ogólnie gołębie to chyba tej jadły. Jadły. Także no kurde, mam nadzieję, że te gołębie mi powchodzą do tego gołębika. Bo ogólnie sprawa jest taka, że sprzątałem w tym gołębiku i po prostu zamknąłem klapę, nie? Jak posprzątałem, to otworzyłem im klapę. Później przyszło pod wieczór, jak miałem zamykać już gołębik, to zobaczyłem tylko na dach i wiedziałem, że coś jest już, słuchajcie, nie tak. Weszłem do gołębika i ogólnie tej kot był, jak już wcześniej wam mówiłem. Także tak sprawa wygląda. W boksach też nie ma gołębi. Dobra. Także to na dzisiaj by było chyba wszystko. Także słuchajcie, ja się z wami żegnam. Także cześć.